Nie przebywają do nas, dlatego że same stwarzały jakieś wielkie problemy. No, te problemy ich się brały i biorą stąd, że osoby dorosłe nie wiedziały, jak sobie w życiu poradzić. Nie? I pierwsza taka rzecz, jak dzieci do nas przychodzą, to jest taki moment, gdzie staramy się im właśnie wytłumaczyć i pokazać, że to nie jest ich wina, że się tutaj znaleźli. Dziecko przychodzi i myśli, że dlatego, że nie wiem, że nie miało odrobionego zadania, że ktoś w szkole zobaczył, że jest pobite, albo że przyszło brudne, no to, że to jest jego wina, że go zabrali do pieczy. Więc jak już przychodzą i gdzieś ogarną sobie to myślenie, że to nie jest ich wina, to wtedy zaczyna się dalsza praca. Czyli pokazanie dziecku, że jest w czymś dobre. I to jest kolejne zadanie, które przed tą pieczą zastępczą stoi. Zdarza się, że nastolatki do nas są kierowane, które po raz pierwszy, mając lat 15, usłyszały, że są świetne. Nagle po raz pierwszy odkrywają, że potrafią sobie im poradzić z jakimiś zadaniami, że potrafią się fajnie ubrać, że dobrze rysują albo mają zdolności językowe. I to wszystko się dopiero okazuje u nas, bo do tej pory słyszały tylko, że są beznadziejne, nic nie potrafią i do niczego się nie nadają. No i jak już opanujemy takie rzeczy, to wtedy chyba zaczynamy dopiero myśleć bardziej o szkole i o wynikach w nauce. To jest trudne. Trudne jest z tego względu, że nauczyciele często mają takie wyobrażenie, że jak dziecko do nas przychodzi, to za pół roku już powinno mieć w ogóle same najlepsze oceny. A to jest tak, że przychodzą do nas dzieci, będąc na przykład w czwartej klasie i potrafią liczyć do 10 na konkretach, albo nie znają alfabetu. To jest właśnie taki ból w szkole, że nauczyciele nie oceniają ich postępów, tylko chcieliby, żeby nasze dzieci były na poziomie uczniów wszystkich w klasie, a to jest niemożliwe. Pani w szkole wzywała mnie na dywanik i miała pretensję, że jedna z dziewczynek nie mówi po angielsku. A ja mówiłam, że ja się cieszę, że ona jakieś pół roku temu zaczęła do mnie mówić po polsku. Jest taka tendencja, żeby przynajmniej raz w tygodniu dzieci się spotykały ze swoimi rodzicami. I to jest kwestia bardziej rodziców i ich otwartości niż opiekunów zastępczych. Bez względu na to, jakich krzywd z ich strony doznali, bez względu na to, czy my jako dorośli opiekunowie to rozumiemy, czy nie, bo ja na przykład tego nie rozumiem, ja to przyjmuję za pewnik, że tak jest, tak musi być. Wcale nie jestem w stanie jak gdyby znaleźć takich słów, które by wytłumaczyły, czy takich teorii, które by wytłumaczyły, dlaczego dzieci, które są poniżane i poniewierane jednak do tych rodziców, lgną i ciągną. Chcą się z nimi spotykać, nawet jeśli się bardzo tego wstydzą, bo nie wiedzą, czy ta mama, czy tata przyjdzie w danym dniu trzeźwa, czy nie zrobi jakiejś awantury tutaj w domu, tak? To jest ich marzenie, żeby ich zobaczyć, bo oni cały czas wierzą, że coś się zmieni, że ci rodzice będą nad sobą pracować, żeby mogli do tego domu wrócić. I z jednej strony nie wierzą w ich obiecanki, że jest wszystko super i pięknie, a z drugiej strony mówią o tym tak, jakby były tego pewne i przekonane, że za parę dni już to nastąpi. To są takie bardzo trudne sytuacje. Z drugiej strony też zdarza się tak, że tak naprawdę nie wiemy, co te nasze dzieci odpowiedzą. Ja pamiętam zaraz na początku, jedna z mam była na leczeniu, dzwoniła wtedy do dzieci i właśnie mówi, o, jak ja się wyleczę, tak, to wracać się do domu. No i jedna z dziewczyn mnie pyta, ciociu, naprawdę? No i ja wtedy się zastanawiałam, kurczę, ja nie wiem, co to dziecko chce usłyszeć, czy wraca, czy nie wraca, nie? I powiedziałam, ty wiesz, to jeszcze trochę czasu potrwa, no bo oprócz tego, że się wyleczy, to trzeba to wszystko jeszcze jakby utrzymać w ryzach, trzeba wytrwać w dobrym zachowaniu i wtedy się dopiero podejmie decyzja. Już jesteśmy! Ja też! Teraz jest 8 dzieci przyjętych, 12 dzieci już wypuściliśmy w świat, czyli równo 20 dzieci plus 4 naszych dzieci biologicznych. Część z nich wróciła do domów biologicznych, część zmieniła miejsce pobytu i na przykład trafiła do rodzin zastępczych, ale większość z nich, ponieważ w większości mamy dzieci starsze, wyrosła, usamodzielniła się i jak to sobie w domu żartujemy, już się nigdy od nich nie uwolnimy, ponieważ są w większości w
czasie świąt, w czasie różnych uroczystości, które u nas w domu się odbywają. Nie tylko odwiedzają nas na zasadzie święta, ale też pomocy w tym, co robimy. I to takiej fizycznej pomocy, bo ona się nieraz wiąże, nie wiem, z jakimś gotowaniem czy koszeniem, ale też takiej pomocy, że oni opowiadają w ogóle, jak w tym domu było wcześniej, tak? Jak żeśmy zaczynali. Powodują takie zastanowienie u tych dzieci, które są aktualnie. No bo jeśli taki stary człowiek, lat 25, tak? Przychodzi tutaj, mimo że go już nie ma tutaj od 5 czy 6 lat i nie mieszka z nami, ale przychodzi uśmiechnięty, nikt go do tego nie zmusza, rozmawia, mówi o tym, gdzie pracuje, jak sobie radzi w tym swoim życiu, to myślę sobie, że to jest takim momentem dla tych dzieci, które aktualnie są, żeby pomyśleć o tym, kurczę, to nie jest tak źle. To znaczy, że można ileś rzeczy w życiu osiągnąć, że to, że się dało, że można i że jest do czego wracać, to jest chyba najfajniejsza rzecz w tym wszystkim, co się wydarza. Mówią też głośno o tym, że osiągnęli to dzięki temu, że tutaj byli. Ja nie mówię, że my żeśmy to zrobili, tylko że tutaj byli, że daliśmy im jakąś, nie wiem, możliwość, że mogli się uczyć, że mogli rozwijać swoje zainteresowania, że robili to w jakiejś odpowiedniej atmosferze, ciszy, szacunku. To chyba w ogóle jedna z takich głównych rzeczy, która u nas w domu jest na pierwszym miejscu, to jest tolerancja i szacunek. I to w ogóle bez tego nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy tutaj funkcjonować. Do kolacji siadamy zawsze wszyscy razem. To jest taki moment, kiedy spotykamy się wszyscy przy stole. Często po tej kolacji siedzimy jeszcze nawet 2 godziny i rozmawiamy o wszystkim, co się w ciągu dnia wydarzyło, albo o jakichś planach. No, są to tematy od bardzo prostych do naprawdę skomplikowanych. Później jest trochę więcej czasu na to, żebyśmy mogli znaleźć taką przestrzeń dla naszej biologicznej rodziny, czyli też poświęcić trochę w inny sposób czas naszym biologicznym dzieciom. W naszym wypadku możemy zatrudnić kogoś na 3/4 etatu i zatrudniamy teraz 2 osoby, dziewczynę i chłopaka, którzy pomagają nam popołudniami, czyli pomagają odrabiać lekcje, pomagają zrobić wspólne pranie, razem coś gotują, wychodzą do fryzjera na zakupy, rozmawiają o życiu. Staramy się, żeby popołudnia upływały tak, żeby każde z dzieci miało czas na swoje jakieś zajęcia pozalekcyjne. Każdy bierze udział w takich zajęciach. One są bardzo różnorodne, bo jakby też staramy się o to, żeby każde dziecko indywidualnie mogło się rozwijać. To jest problem, bo to taka logistyka dość duża przy tym wszystkim. Starsi już próbują gdzieś tam sami jeździć i brać udział, no ale młodszych trzeba zawozić w różne miejsca, bo uczymy ich tego, że muszą odpowiadać sami za siebie, że nie wszyscy muszą wiedzieć, w jakim miejscu przebywają, bo jest to dla nich dużym stresem i oni się wstydzą tego od początku. Niekoniecznie się tym chwalą, tak, że nie mieszkają w rodzinie i ze swoimi rodzicami. Studiuję pracę socjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i miałam na studiach takie zajęcia z projektu socjalnego. I my z koleżankami stwierdziłyśmy, że chcemy z dziećmi przeprowadzić i zaczęłyśmy szukać jakiejś placówki i natrafiłyśmy na panią Elę. Przeprowadziłyśmy projekt kosmetyki nie tylko dla dorosłych. Taki był tytuł. Mieliśmy zaproszone 2 kosmetyczki, one im przedstawiły, jak pielęgnować cerę i takie zabiegi kosmetyczne. Pani Ela już zaproponowała, że brakuje jej dziewczyny i czy bym nie chciała. Bardzo, bardzo jestem zadowolona. Jest jeden chłopak, który jest w sumie korepetytorem, pomaga im w takich matematyce, fizyce, wszystkich takich ścisłych przedmiotach. I są jeszcze wolontariusze. Czasami po prostu przychodzą na przykład, żeby wyjść na spacer, żeby na przykład pobyć, załóżmy, z jednym dzieckiem, akurat wychodzą, na przykład przychodzą w jeden dzień, wychodzą z jednym, potem z drugim. Czasami wychodzimy wszyscy razem, na przykład iść do parku, na jakieś rowery, hulajnogi, tak żeby pokazać im, że nie tylko jest telefon. Głównie to pomoc przy zadaniach, wyjścia, gry. Jak jest brzydko na zewnątrz, to mamy bardzo dużo gier planszowych. Głównie zajmuję się pomaganiem dzieciom w zadaniach i wykonywaniu obowiązków domowych. Takie spędzanie wolnego czasu, wyjścia do lekarzy czasami, do fryzjera. Takie codzienne życie.
Ja jestem tam zazwyczaj 3 razy w tygodniu i czasami jeszcze w weekendy. Czasami są tygodnie, że jestem codziennie. Na przykład jak się gdzieś pokłócą z kimś w szkole, to myślę, że te tematy gdzieś tam poruszają między sobą. Czasami między nawet zadaniami gdzieś, jak na przykład wracają z domu i chcą o czymś opowiedzieć, na przykład gdzieś byli z rodziną, to mówią wtedy. Nie da się nudzić. Zawsze się coś dzieje i dzieci dają tyle radości, że po prostu chce się rano wstać. To, że w sumie obcy ludzie potrafią stworzyć razem wspólny dom, wspólną rodzinę. Jak przyszłam pierwszy raz, że tam jest taka rodzinna atmosfera i tak się wchodzi, to się tu czuje. I są wspólne i oglądanie filmów, i zabawy, i gry, i rozmowy. Wspólne jest spożywanie posiłku, więc wszystko jest tak rodzinnie. Czasami jak się coś powie raz, to nie wystarczy. Trzeba powtórzyć czasami coś. I chyba takiej rozmowy, że dawania ludziom wsparcia, że jak oni czasami potrzebują się po prostu wygadać, to takiego słuchania, może słuchania takiego aktywnego. Ważne, żeby tak sobie ułożyć w głowie, żeby ich traktować normalnie, jak normalne dzieci, a nie jak dzieci z domu dziecka. Na przestrzeni tych 13 lat, jak prowadzimy dom, to z takich bardziej dziwnych i ciekawych rzeczy to powiedziałabym, że była ceramika, było ucznictwo sportowe, język angielski, ścianka wspinaczkowa, aikido i robimy filmy animowane, zajęcia plastyczne. Trudne chyba w tym wszystkim to, że my nie mamy czasu na zastanowienie się, tak? Że jeśli się coś wydarza, to w tym samym momencie my musimy podjąć reakcję, podjąć działania i to jeszcze podjąć je jak gdyby w 3 kierunkach, no bo musimy podjąć te działania w stosunku, nie wiem, do dziecka, które coś się wydarzyło, coś zrobiło i tak dalej, w stosunku nieraz do na przykład rodziców, którzy przychodzą i są uczestnikami tego zdarzenia i w stosunku do pozostałych dzieci, które są w domu, nie? Ludzie z zewnątrz myślą, że taka piecza zastępcza to jest, nie wiem, pani, która gotuje. Następna rzecz, że to jest nauka i odprowadzanie, nie wiem, do szkoły. Jakieś mycie, sprzątanie za dzieci. No i funkcja takiej jakby taksówki, która dowozi dzieci na zajęcia. Ale to jest taki naprawdę maluteńki fragment tego, bo tak naprawdę w ilości dzieci, które się przewijają przez nasze domy, ich problemów, to my się musimy znać, nie wiem, na modzie, na ekonomii, ale też, nie wiem, być coachem, psychologiem, znać się na pracy z rodziną. To jest też jakby druga część takiej naszej działalności, tego jest dość sporo. Ale trzecia to jest chyba taka rzecz, której w ogóle jakby nie widać i to trudno jest nawet opisać. No bo my pokazujemy, jak się żyje w rodzinie. To jest coś, czego nie da się jak gdyby krótko nazwać. Dzielimy się taką wartością podstawową właśnie jak rodzina, nie? I to jest coś bardzo trudne do nazwania, do określenia, bo nie da się w punktach wypisać tego, czym ta rodzina jest, ale właśnie pokazujemy, jak ona funkcjonuje, pokazujemy, w jaki sposób odnoszą się do siebie osoby dorosłe w tej rodzinie, jak dzieci odnoszą się do rodziców, jak rodzice odnoszą się do dzieci, nie tylko w sytuacjach, kiedy jest wszystko fajnie i kolorowo, ale też w różnych takich stresujących. Ja myślę, że nauczyłam się takiej pokory i to jest pokory i zrozumienia. Ja myślałam, że ja rozumiem, jak zaczynałam 13 lat temu, że ja to zrozumienie w stosunku do innych ludzi mam. Bo nawet dość często mówiłam o tym, że to nie polega na miłości, to co robimy, tylko właśnie na zrozumieniu drugiego człowieka. Ale ja mam wrażenie, że ja wtedy rozumiałam jak gdyby tylko taki poziom dziecka i młodzieży, że jakby ich sytuację rozumiałam. I rzadko wtedy starałam się gdzieś tam nawet w głowie ich nie obciążać tym sytuacją, która się zadziała. Natomiast teraz, rozmawiając z dziećmi, które mamy w domu, staram się też pokazać, że ten świat ich rodziców z jakiegoś powodu taki jest i że nawet jeśli inni tego nie zauważają, to, że mama kupi 15-latkowi misia, ona po prostu tylko tyle potrafi zrobić. Trzeba to też w jakiś sposób zauważyć i uszanować i zrozumieć, że nikt jej wcześniej nie nauczył, że to inaczej powinno wyglądać. I nauczyłam się jeszcze jednej rzeczy, że trzeba mówić o tym, co się robi, ale nie mówić na zasadzie, jak nam jest źle, czego nie mamy, tylko jakie nasze dzieci są świetne i co potrafią w życiu osiągnąć. Jeszcze się zapisać, bo jestem bardzo przyjemna.